Kevin Wiwiatowski podczas nagrywania trailerów przed galą FEN21. Cześć Kevin. Cześć, witam wszystkich. Już niedługo zanotujesz swój debiut w organizacji FEN. Powiedz, jakie to uczucie, no bo nie dość, że nowa organizacja, to jeszcze rywal, no dość wymagający. No zgadza się, rywal dość wymagający. No cieszę się, że mogę w końcu zadebiutować w Federacji FEN. Fajne, super wyzwanie. Zanim przejdziemy do twojego rywala, chciałam zapytać, do tej pory można było cię głównie oglądać na galach PLMMA, galach organizowanych przez trenera Mirka. Co skłoniło cię do zmiany organizacji? Czy po prostu stwierdziłeś, że to jest taki moment, żeby po prostu pójść w inne miejsce, pójść może krok dalej? Czy po prostu no jakby nieznane obecnie losy gal PLMMA związanych oczywiście ze stanem zdrowia trenera Oknińskiego też były powodem do tego, żeby no, porozglądać się za nowym pracodawcą? Znaczy to nie jest kwestia tego, że ja zrezygnowałem z PLMMA. Ja nie byłem z nikim związany kontraktem i no Federacja FEN zaproponowała mi walkę, no to no nie odmawiam walki, także wziąłem to i bardzo się cieszę, że mogę tutaj kontynuować swoją karierę. Twoim rywalem będzie bardzo doświadczony, na pewno dużo starszy od ciebie Goran Rejc. No nie ukrywam, że dość szalone starcie. Czy to było tak, że od razu się na to zgodziłeś? No i właściwie skąd w ogóle, wiesz, wyniknęła propozycja i cała ta walka, że po prostu ty dostałeś propozycję stwierdzić, okej, walczę, czy gdzieś tam jednak taka nutka zawahania się w głowie była? Znaczy zawahania nie było. Wykonałem telefon do trenera, porozmawialiśmy i okej, bierzemy. Jesteś takim dosyć szalonym zawodnikiem, wiesz, bijesz się z kolesiem, który jest od ciebie cięższy o 20 kg i tak naprawdę nie masz z tym jakby żadnego ale. Teraz bierzesz zawodnika, który no, ma już swoją przygodę w KSW, ma przygodę w UFC, jest o wiele starszy, ma wiele więcej walk. To, że ostatnio jakoś mu najlepiej nie idzie, to jakby nie skreśla go i jego rangi. A jeszcze na dodatek jest mistrzem na gołe pięści. W ogóle, czy nie wiem, jakby ta walka też miała odbywać się na gołe pięści, to czy byłby to dla ciebie jakikolwiek, wiesz, argument na nie? Myślę, że sama możesz sobie odpowiedzieć. Walki nie odmawiam, także na pewno bym to wziął. Ale chciałbyś kiedyś stoczyć walkę na gołe pięści, tak w ogóle? No ogólnie jak usłyszałem, że on właśnie tam na gołe pięści walczy, to tak mi się przewinęło przez myśl. Ale no na razie to na spokojnie, powoli, pomału, na razie jest tak FEN, zostańmy przy tym. Tak, na razie zostajemy może przy małych rękawicach, od tego w sumie do gołych pięści już nie zostało zbyt wiele. Na pewno będziesz wśród wielu uważany za underdoga w tej walce. Jak ty się z tym czujesz? Czy to wywołuje w tobie taką jakąś presję, żeby wszystkim udowodnić, nie kochani, to, że wiecie, jestem trochę mniej doświadczony, wcale mnie nie skreśla, czy jakby w ogóle nie zwracasz uwagi na takie rzeczy? Znaczy presja to podejrzewam, że bardziej powinna ciążyć na Goranie. Ja myślę, że tu nie mam nic do stracenia, ale i tak wychodzę, żeby się bić, wychodzę, żeby wygrać. A to, że jestem underdogiem, to dla mnie w sumie dobrze, bo prawie w każdej sytuacji chyba tak wychodziłem, także nie robi to dla mnie jakiegoś tam większego wrażenia. Na pewno miałeś okazję oglądać walki Rejca. To, że ostatnio notuje trochę słabszą formę, to czy to oznacza, że to już nie jest ten sam Rejc, który toczył walki na tym najwyższym poziomie? Myślisz, że z wiekiem gdzieś tam przyszedł taki regres w jego karierze? Myślę, że no nie powiedziałbym tak tego. No kurczę, no walczy z wymagającymi przeciwnikami, także no noga może się powinąć zawsze. Więc to nie myślę, żeby on się zrobił jakiś słabszy. Nie dość, że nowe wyzwania, nowa organizacja, to jeszcze próba powrotu na zwycięską ścieżkę. Co w ostatnich walkach tobie nie poszło, że skończyły się one tak, jak się skończyły? Nie wiem, walki takie brane z biegu też były. Nie chcę też się tłumaczyć, bo po prostu no co, przegrałem. Trudno, no powinnała się noga i tyle. Byłeś ostatnim ogłoszonym zawodnikiem, jeżeli chodzi o Fight Card FEN21. Czy wiedziałeś wcześniej o tej walce? Jeżeli tak, no to na jakim etapie są teraz twoje przygotowania? Czy to już są te takie najcięższe elementy, czyli sparingi, czy jeszcze gdzieś tam na luzie, bo jeszcze miesiąc? No chwilę wcześniej wiedziałem już o tym starciu. Też byłem w treningu, bo pierwotnie miałem walczyć 21 kwietnia na gali w WLC, która nie doszła do skutku, więc przedłużam przygotowania. No i teraz już jestem w sztosie, także będzie forma na pewno.
Jesteśmy po takich pierwszych medialnych zagrywkach, jeżeli chodzi o FEN21. Czy to jest nowość dla Ciebie? Taki, wiesz, nagrywanie trailerów, tutaj walka z cieniem przed kamerami i w ogóle, czy jesteś do tego przyzwyczajony i kamera w ogóle Cię nie peszy? Nie wygląda, żeby Cię peszyła zresztą. Nie no, trochę peszy, a jak nie wygląda, no to dobrze, nie? A jak się czujesz w tych obowiązkach medialnych? No na pewno jest to coś nowego, także no stresik. Ale no nie wiem, no przeżyjemy, przejdziemy przez to. Jakie są plany, czy myślałeś już w ogóle o planach na dalszą część roku? No wiesz, mamy dopiero tak naprawdę kwiecień, twoja walka w maju zostanie jeszcze kilka miesięcy. Częściej będziemy mogli cię widzieć niż teraz tylko w maju? Planujesz więcej startów? Planuję więcej startów, ale za bardzo też nie chcę wybiegać poza tą walkę. Skupiam się właśnie na 25 maja i starciu z Goranem. Twoja ręka powędruje do góry? Oczywiście, że tak. I tego Ci oczywiście życzę. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w maju. Dzięki.